Teraz mamy, kochane, pędzelki do robienia kresek. Tak, pędzelek do body shop. Taki ścięty. Troszeczkę, znaczy, lubię taki kształt pędzli do robienia kresek, ale ten jest troszeczkę dla mnie za szeroki, za duży. Zaraz go Wam porównam z podobnym pędzelkiem innej marki, na przykład Coastal Sense. Tu mam dwa pędzelki. Ten jest czysty, tylko właśnie włosie zafarbowało od linera Maca. Ten używam dzisiaj, bo mam takie zielone coś przy rzęsach. Też już, jak widać, to chyba był pierwszy pędzel, którym tak oblazł. I te pędzelki mają bardzo dobry kształt i wielkość, grubość, jeżeli chodzi o pędzelki do robienia kresek. Ten jest troszeczkę za szeroki i za duży. Natomiast te fajnie tutaj można, o, narysować kreski. Dwa takie same, ponieważ ten mi oblazł, dostałam drugi. Jakie jeszcze ma pędzelki do kresek? Aha, od Asi. Taki pędzelek do kresek. Taki troszeczkę on jest nie do końca dobrze zrobiony, ponieważ ta linia jest prosta, tylko taka delikatnie zaokrąglona. Też go nie używam, zresztą ma krótką rączkę. Ja lubię malować pędzlami z długimi rączkami. Pędzelek Wemy. On bodajże był pierwotnie przeznaczony do zdobień paznokci, ale ponieważ był dosyć sztywny i długi, ja go używałam do kresek. Jak widać, teraz już nie wygląda najlepiej, jest taki rozcapierzony, ale no kilka lat, naprawdę kilka lat dobry mi służył. Jakie tu mam jeszcze pędzelki? A, taki tradycyjnie złamany. Do linera z Coastal Sense. Troszeczkę ten czubeczek mam, widzicie, taki niezaostrzony, tylko tak dosyć równo, krótko, płasko ścięty. Ciężko mi narysować taką ładną kreseczkę. Generalnie tutaj wszystko jest ok, tylko tutaj mogliby popracować nad tą końcówką tego włosia. Nie dość, że się troszeczkę rozcapierza, to powinna się zwężać, by ta kreseczka, by można było tą kreskę fajnie tak wyciągnąć i ta końcówka była taka zaostrzona, kocia, szpiczasta, a no, tym pędzelkiem jest trudno, też jest zafarbowany od jakiegoś linera. Tu mam pędzel Sephora, którego w ogóle nie używałam, numer 12, ponieważ, o, widzicie, ta końcówka jest rozcapierzona, w ogóle nie wiem, wiem, że dużo osób jest z niego niezadowolonych, leży sobie i nawet dobrze nie wygląda. To pędzelek z Coastal Sense. Taki też nie jest zaostrzony ten czubeczek. Ciężko z nim zrobić taką precyzyjną kreskę. Tu mam pędzelek z kompletu z Allegro. Też go rzadko używam. Mój najnowszy nabytek, najnowsza zdobycz. To pędzelek Ultra Fine Eyeliner Bobbi Brown. Fajnie jest, nie? Jeszcze nie robiłam kresek, ale no, taka kultowa marka, to chyba będzie sam te kreski robił. Bobbi Brown. To były pędzelki do robienia kresek. Kreski najczęściej robię linerem w takim kremie MAC albo po prostu cieniami na mokro, najczęściej. Pędzelki do ust. Coastal Sense. Tak, troszeczkę za mały jak dla mnie. To jest mój pierwszy pędzelek do ust z Avonu. I pędzelek od Asi. Do ust. Jeszcze nie znalazłam idealnego pędzelka do makijażu ust. Mam nadzieję, że maestro zaspokoi moje pragnienia na wielu frontach i także jeżeli chodzi o pędzelki do ust. No i tak na zakończenie z
kompletu z Allegro. Spiralkę do rozczesywania, grzebyczek do rozczesywania, w ogóle teraz się czaję na metalowy grzebyk do rozczesywania rzęs. Znaczy, generalnie jeżeli chodzi o rzęsy, to ja nie mam obsesji, żeby one były rozdzielone jak igłą. Wiem, że igłą niektóre z Was je rozdzielają. Jak się nawet lekko posklejają, ja się tym nie przejmuję, naprawdę, więc wszelkie krytyki w moich makijażach, że rzęsy są posklejane, one... Ja sobie w zasadzie z tego nic nie robię. Znaczy, ja bardzo ocenię krytykę konstruktywną, ale dla mnie posklejane rzęsy, oczywiście nie powiedzmy trzy rzęsy na jednym oku, ale dwie, trzy rzęsy jak się skleją, czy tam delikatny, krótki widać, ja się tym bardzo nie przejmuję, naprawdę. Mi to nie spędza snu z powiek, to, że nie przykładam się do tuszowania tych rzęs, po prostu no, nie zależy mi na takich idealnie wytuszowanych, rozdzielonych, bezgródkowych rzęsach. No, to się nagadałam. I ostatni pędzelek to też Wemy do brwi ze sztywnego włosia. Do tej pory go używam. To był chyba mój jedyny pędzelek do brwi, który mam i którego cały czas używam. Wiecie co, no myślałam, że ten film będzie dłuższy. No chyba wszystkie pędzelki Wam pokazałam. No tak, wszystkie Wam pokazałam pędzelki. Trochę ich było. No wiem, że powinnam te moje zbiory trochę ograniczyć, że ich jest troszeczkę za dużo. Tych pędzli, ale nadal nie trafiłam na jakieś takie idealne pędzle. W ogóle chciałabym mieć taki bardzo elegancki zestaw pędzli jednej marki, jeden, a porządny, naprawdę. Kilka pędzli do blendowania, kilka w różnych rozmiarach do nakładania cieni, ze 2-3 różne do robienia kresek, porządny do pudru, skośny do różu, jakiś do konturowania, do ust, do korektora, nawet do podkładu, skoro nawet jeżeli mam tą Sephorę, jestem z niej zadowolona, to jednak wolałabym mieć taki naprawdę cieszący oko, estetyczny komplet, zestaw podobnie wyglądających o tych samych trzonkach, o tych samych skówkach pędzli jednej marki. No teraz przymierzam się do zakupów pędzli Maestro. Na pewno zrobię o nich film, jak tylko już je dostanę. To znaczy, no, nie zrobię od razu, oczywiście poużywam je za jakieś 2-3 tygodnie, żeby mieć jakieś takie zdanie o nich i by moja ocena była miarodajna i wiarygodna. No to wiadomo, że te rzeczy trzeba poużywać, że nie patrzymy tylko jak one wyglądają, ale to też się sprawdzają w praktyce. Teoretycznie podobno są rewelacyjne. No to chyba już się nagadałam wystarczająco. Mam nadzieję, że chociaż połowa z Was dotrwała do końca tego filmiku bez ziewania, żeby do oglądania moich kolejnych filmików. Nie wiem, kiedy zrobię jakiś step makijażowy, ponieważ cierpię na chroniczny brak czasu i prawdę mówiąc, nie za bardzo mi się to chce pacykować. Jak był konkurs Rimmel, no to wiadomo, że chęć wygrania była bardzo silna i malowałam się codziennie, ale no moja cera znowu zaczęła się buntować, ja w przyszłym tygodniu mam tą sesję w Warszawie. I no, nie dość, że będę najstarszą z laureatek tego konkursu, to jeszcze ta moja cera, to nie dość, że mam zmarszczki, bo jestem najstarsza, no to będę miała najwięcej zmarszczek, to że ta moja cera zaczęła się buntować jak jakaś cera nastolatki, więc no, dwa w jednym i pewnie będę najgorzej wyglądać. Dziewczyny są takie piękne, i Monika, i Bożenka, że ja chyba się, nie wiem, no, ze wstydu zaschowam w jakiejś myśli dziurze. No ale no, wracam do meritum. I dlatego też te stepy makijażowe odkłada, no nie dość, że teraz jest taki sezon bardzo gorący, jeżeli chodzi o makijaże, robię ich naprawdę dużo, jest bardzo dużo tych makijaży ślubnych i praktycznie każdy weekend mam zajęty, zwłaszcza soboty, w tygodniu to makijaże próbne i no troszeczkę mi schodzi, w ogóle mam trochę też problemów osobistych, ale to nie jest temat na ten filmik, w ogóle na żaden filmik chyba. I nie potrafię się jakoś tak zebrać w sobie i by zrobić jakiś step. Wybaczycie mi, mam nadzieję. No postaram się, naprawdę w przeciągu 2-3 tygodni zbiorę się jakoś w te kupy i nakręcę dla Was taki step. Mam nadzieję, że podrzucicie mi w ogóle jakiś pomysł na jaki makijaż zrobić, jakie w ogóle filmiki chciałybyście zobaczyć w moim wydaniu, jeżeli Was nie irytuje, nie denerwuje moje motanie się, jąkanie i powtarzanie słów. Ja w ogóle myślałam, że jestem dosyć elokwentną osobą, ale naprawdę ta kamera nieźle potrafi onieśmielić. I gdy patrzę się nie na ekran tutaj, na którym nie widać, tylko staram się nawiązać kontakt wzrokowy z Wami, czyli patrzę się w sam obiektyw, to naprawdę mam pustkę w głowie. Czasami latam tymi oczami w dół, się patrzę albo w bok, żeby jakoś zebrać te słowa, ale naprawdę to potrafi zbić z tropu i nie myślałam, że to jest taki problem przy kręceniu filmików. Mam nadzieję, że się rozkręcę z czasem.
Wy też pewnie macie taką nadzieję i liczycie na to, że to będzie szybciej niż później. Dobrze, już kończę to gadanie takich głupot, nie wiem po co przeciągam to zakończenie. Ale jakoś całkiem przyjemnie się zrobiło na końcu, jak już nie muszę pokazywać wam i mówić o tych wszystkich rzeczach, tylko takie sobie paplanie, to jakoś mi jest łatwiej. No dobrze, no to by nie przeciągając znowu kończę mój filmik o pędzelkach i nie tylko. Mam nadzieję, że wam się przyda i znowu mam nadzieję, może naprawdę ja muszę sobie jakieś wypisać zamienniki niektórych stwierdzeń, niektórych zwrotów, bo to mam nadzieję, natomiast, albo nie wiem jakich jeszcze słów za często używam, to powtarza się strasznie. No znowu, teraz użyję znowu słowa często, zbyt często w moich filmikach. W jednym filmiku naprawdę potrafię użyć jednego słowa zbyt wiele razy. Wydawało mi się, że mam dosyć duży zasób słów, a jak wychodzi na to, że cały czas się powtarzam. No dobrze, już wiem, kończę. Mam nadzieję, że filmik, mam nadzieję, wam się przyda. Zobaczyłyście, co mam, jakie pędzle mam, jakie są moje zbiory pędzli. No nieprzemyślane, wiem, ale to jest naprawdę moja obsesja. Moją obsesją też są kosmetyki kolorowe, ale jeżeli chodzi o pędzelki, to chyba jest największa moja obsesja. Takimi właśnie narzędziami pracuję, takimi narzędziami tworzę swoje makijaże. Dobrze, no koniec. Buziaki wielkie, patrzcie.